Bardzo lubię chodzić na zajęcia do biblioteki. Bo zajęcia w bibliotece są bardzo fajne. Robiliśmy maski, ozdabialiśmy pierniki, robiliśmy taki, robiliśmy makietę, mieliśmy tu różne takie zawody. Byłam tutaj bardzo dużo razy i lubię tu chodzić. Bawiliśmy się w kernelu. Zbijaliśmy balony i były zagadki. Dzisiaj będą zajęcia ze Skubiego. Pies, który gada i lubi jeść wszystkie jedzenia. Dobrze, tak jak pani już wspomniała, zaczęliśmy drugi dzień ferii w bibliotece. Na dzisiejszym spotkaniu mamy temat Scooby-Doo, zimowa wyprawa. Scooby-Doo na tropie. Ta prezentacja multimedialna pomoże nam przybliżyć znajomość bohaterów. Jak już pewnie większość z was zna. Znacie? Tak, Scooby-Doo jest to seria animowanej seriali dla dzieci. Produkowana w Stanach Zjednoczonych od 1969 roku do dziś. Ta seria opowiada o czterech przyjacielach. Jest to Fred Jones, Daphne, Wilma i kudłaty zwany Rogers oraz ich gadający pies Scooby-Doo. Tworzą oni tajemniczą spółkę i jeżdżą po świecie vanem, który zwany jest jako wehikuł tajemnic. Tak, jest tutaj cała brygada. Jest Fred, Daphne, Wilma, kudłaty oraz Wilma. Wilma. Oraz gadający pies. Jak się nazywa pies? Scooby-Doo. Właśnie jeżdżą, tak jak wcześniej wspomniałam, vanem po świecie zwanym wehikuł tajemnic. W filmie w Scooby-Doo wystąpili Wilma, Fred, Daphne, Scooby i kudłaty. Ty jest najlepszym przyjacielem Scoobiego i jest łakomy. Występują w Scooby-Doo, występuje Daphne i Wilma. Wilma na swoje piąte urodziny przestraszyła się klauna i od tej pory się boi klaunów. Fred jest, jakby powiedzieć, napakowany, jest najsilniejszy, jest blondynem oraz ciągle nosi białą bluzkę z niebieskimi spodniami. Scooby bardzo lubi Scooby chrupki i jest najlepszym przyjacielem kudłatego. No, zamykamy oczy. Pani Ania coś tu komuś dołoży albo coś zabierze. Tak, jeszcze moment. No, uwaga. Otwieramy oczy i sprawdzamy, czy u kogo się coś zmieniło. Okulary, właśnie. Okulary, nie ma opaski. Spinka, właśnie. Proszę, masz spinkę. A ona ma spinkę, czyli wszystko świetnie. Wszystko świetnie odgadliście. Jeszcze momencik, słuchajcie, kto nie ma butów, ubiera już teraz. Ja? Dlaczego? Możesz mieć parę. No, może mieć, dobra. Po co? Tak, sobie tam stańcie w takiej kolejce tam. Obejmij Scoobiego. Może sobie tak. O. Jeden za drugim się ustawcie. No. Kolejka! Ustawcie się w kolejce. No, chcesz też? Nie chcesz zdjęcia? To już ma zdjęcie. Ubiera te buty. No tam widzę posiłki są. Słuchajcie, to chodźcie tutaj. Kto już ma zdjęcie, to chodźcie tutaj. Na terenie biblioteki ukryte są koperty. Każda koperta każdej drużyny jest jakby w pewnym sensie podpisana. Jest obrazek albo Scoobiego, albo duszków. Czyli duszki tylko zabierają koperty z duszkami, a Scooby ze Scoobim. Także nie wolno nic innego brać, innej drużyny, dobrze? Pierwsza koperta idzie do te. Otwieramy. Otwieramy. Szybciutko. Otwierajcie.
musimy znaleźć. Zróbcie sobie koło, zróbcie sobie koło. Czekajcie. Ułóż z rozsypanki miejsce, gdzie ukryta jest kolejna wskazówka. Spróbujcie ułożyć. Gdzie jest ukryta ta wskazówka? To jest jakiś dział w bibliotece. Czytelnia. 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 Tak, czyli w regałach. To trzymaj. Ale chodźcie tu bliżej. Chodźcie tu. Przeczytajcie, co macie zrobić. Brawo, wydarzuję wam szybkość i wykonane zadania. Aby zaliczyć ten etap gry, musicie przeprowadzić Scooby-Doo do ulubionego przysmaku, tak? Aby ominął niebezpieczne miejsce. Do wykonania zadania poszukujcie, gdzie należy szukać wskazówki. Do wyznaczonego celu, droga daleka, dalej szybko, ruszajcie i nie Wszystkie labirynty mają być wykonane. Dobra. Masz pisak. Szybciutko, rób. Przeprowadź Skubiego do... Tam jest pisak jeszcze, jeden wolny. Pomagajcie jeden drugiemu. Zrobiłam. Zrobione, wszystkie są zrobione prawidłowo. Odkładamy tutaj. Nie. Wszystkie są? Tak. Wszyscy tak. Zrobili, tam chłopiec też zrobił. Wszyscy pracują. Ona. Może ty tak. Najlepsza. Najlepsza. Najlepszy. PL Skubiego, kudłaty. Rozwiązaliśmy. No i co tam wyszło? Co tam wyszło za hasło? Czytelnia? Nie. Celdy. No, co to jest? Celdy. Ale moment. Nie przewracamy, nic nie przestawiamy. Szukamy koperty, ale nie przestawiamy. Gdzieś leży koperta. Stała się rzecz niesłychana. Scooby-Doo rozsypał pojemnik z koralikami, które pomieszały się z fasolą. Pomóżcie dzielnemu psu oddzielić koraliki. Po wykonaniu zadania odszyfrujcie kolejne miejsce wskazówki. Spieszcie się, skarb czeka. Tutaj tak. Jest mamy koralik. Czekaj, bo tu są koraliki. Czekajcie, koraliki. Czekaj, bo tu są koraliki. Zbierają do innego. Teraz idziemy do pani po kolejną kopertę.